Coraz więcej rzeczy w naszym otoczeniu daje nam znać, że święta tuż, tuż, więc nie zostało nam nic innego, jak przypominać sobie te smaki świąteczne. Dzisiaj przygotujemy wspólnie roladę pomarańczową z taką nutką przypraw korzennych. Użyjemy do tego przyprawy piernikowej. Także zabieramy się do pracy. Zaczniemy od ubicia jajek z cukrem. Jajka już mamy bardzo ładnie napowietrzone. Dodamy do nich mąkę oraz przyprawę do pierników. Już teraz bardzo delikatnie będę łączył. I teraz równomiernie całą masę rozsmaruję na całej blaszce. Tak przygotowaną roladę wstawiam do piekarnika nagrzanego do 160 stopni, 165 na 10, 14 minutek. Rolada już się nam ładnie upiekła. Odstawię ją do wystudzenia. Rolada nam już stygnie. Zaczniemy przygotowywać krem. Większą część mleka wlałem do garnka do zagotowania. W mniejszej części rozpuszczę budyń. Mleko powoli się nam zaczyna gotować. Dobrze wymieszany budyń z mniejszą ilością mleka dolewam do garnka. Budyń jest gotowy. Mogę odstawić go do wystudzenia. Namoczę rodzynki w przegotowanej wodzie. Niech sobie ładnie napęcznieją. Wyparzoną pomarańczę otrę z niej skórkę. W międzyczasie, jak budyń nam stygnie, ubiję śmietankę. Śmietanka musi być bardzo mocno schłodzona. Żelatynę namoczymy w soku. Ubitą śmietankę odstawię do lodówki i przygotuję polewę czekoladową. Śmietankę zagotuję. Śmietanka już się nam zagotowała. Mogę wyłączyć. Dodam czekoladę. Przez chwilę poczekam, żeby czekolada zaczęła się rozpuszczać. Już się zaczyna bardzo ładnie łączyć. Wszystko się ładnie rozpuściło. Na koniec dodaję miękkie masło. Dodatek masła sprawi, że polewa będzie bardzo błyszcząca. Rozpuściła się nam bardzo dobrze, ale na wszelki wypadek przecedzimy ją. Budyń nam już wystygł. Możemy zacząć robić krem. Budyń mamy wymieszany. Dodam otartą skórkę z pomarańczy. Żelatynę dodam do budyniu. Od razu dodam cukier puder. Całość dokładnie wymieszamy. Dodamy jeszcze tylko ubitą śmietankę. Stopniowo. Zobaczcie, mus bardzo ładny. Dodam rodzynki. Mus już mamy przygotowany. Ja myślę, że taka konsystencja będzie ok. Spróbujemy zwinąć naszą roladę. Rolada bardzo ładnie wystygła. Bardzo ładnie. Teraz spróbuję przełożyć. Na roladę będę rozkładał mus. A zobaczcie, mus już nam zaczął ładnie ściągać. To już jest ten moment, w którym możemy powoli zacząć zwijać naszą roladę. Papierem sobie pomożemy. O. Tak przygotowaną rolatkę wstawiam do lodówki na 3-4 godziny do całkowitego stężenia musu. Nasza rolada jest już stabilna, mus ładnie polewa. Już w międzyczasie zdążyła mi ściągnąć, rozpuściłem ją jeszcze raz i wstawiłem na moment do lodówki, bo była za ciepła, ale teraz myślę, że już będzie dobra. Postaram się tak rozlewać polewę, żeby na powierzchni rolady zrobiły się takie małe zacieki. Jako dekoracji użyję takich posypek, gwiazdek, większych i mniejszych. Wygląda apetycznie, pachnie wybornie, także nie zostało nic innego, jak tylko się za chwileczkę do niej dobrać i próbować. Życzę Wam smacznego.